bez mikrofonów tutaj się ten działa to wszystko? Tak. Tak. We are starting the press conference before the game Ararat-Yerevan, Śląsk-Wrocław. I'd like to introduce the head coach of Śląsk-Wrocław, Jacek Magiera, and our player, Patryk Janasik. We're waiting for your questions. To może ja też w takim razie witam trenera Patryk. Pierwsze pytanie do trenera o podróż i aklimatyzację tutaj, bo już jesteście od wczoraj, no a warunki są dosyć wymagające, można powiedzieć, bo gorąco. Jak się czujecie tutaj na armeńskiej ziemi? Tłumaczymy? Ja tłumaczę po odpowiedzi. No tak jak powiedziałem po meczu naszym w pierwszej rundzie Spajdy, następnego dnia spotkaliśmy się, aby logistycznie przygotować nasz wyjazd tutaj do Armenii. Wiedzieliśmy z doświadczenia, że musimy zadbać o każdy detal, stąd też przyjazd nasz wczoraj, po to, aby te 10-12 godzin ze zmianą czasu podróży upłynęło dobrze i nie miało wpływu na formę fizyczną zawodników. Wieczorem jeszcze w parku pobiegaliśmy, aby odbyć jeden z treningów. Dzisiaj od rana przygotowujemy się do jutrzejszego meczu. Warunki są takie, jakie są, wiemy o tym. Nie zwalnia nas to w żaden sposób z dobrego przygotowania do meczu, bo drużyna wie, jaki jest cel przed zespołem. Naszym celem jest awans do trzeciej rundy kwalifikacji do Conference League i zrobimy tutaj wszystko, aby ten awans drużyna uzyskała. So the question was, how was the trip and how does the team feel in hot Armenia? So before coming here, we knew exactly what to expect in terms of climate and the weather. So we start the logistic preparations of this match already after the first round, the match with Paide. So our aim was to be here 10-12 hours before the game to be able to get used to the weather, to the hour, to the change of time. We had a running yesterday evening, and since today morning we are preparing for the match. The weather and the climate is no excuse for us. Our goal is to get to the third round. To pytanie, Patryk, do ciebie. Jak ty postrzegasz drużynę Araratu? Bo dla wielu to było zaskoczenie, że to jednak to armeńska drużyna będzie rywalem Śląska, a nie Fenerbahçe. Już mieliście na pewno analizę odprawy. Jak ty możesz ocenić, jak z twojej perspektywy ten zespół wygląda? Jakbyś go też porównał do siły Śląska? No tak, na pewno gdzieś analizowaliśmy ten zespół. Wiemy, jak gra, wiemy, czego możemy się spodziewać. Na pewno jest to dobry zespół. Znamy ich mocne i słabsze punkty, o których tutaj z wiadomych przyczyn nie powiem. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ten zespół i jesteśmy odpowiednio zdeterminowani do tego, żeby w jutrzejszym meczu zdobyć 3 punkty. So the question was, what do you think about Ararat team? Can you compare it with Śląsk? So we have analyzed this team quite thoroughly and we know their good and bad sides. I don't really want to discuss much the details of our analysis, but I want to confirm that we are determined and prepared to qualify for the third round. Bardziej od ciebie, o twój moment kariery, bo w zeszłym sezonie przyszedłeś do Śląska. No to był trudny sezon, sporo kontuzji. Teraz masz to miejsce w pierwszym składzie, strzelasz gola w europejskich pucharach, więc takie chyba, takie można powiedzieć, że spełniają się trochę marzenia, najlepszy twój czas w karierze.
No tak, na pewno jest to fajny czas. Dopiero co zadebiutowałem w europejskich pucharach, gdzie się udało strzelić mi się bramkę. Z tego powodu jestem na pewno bardzo, bardzo zadowolony, ale bardziej cieszy mnie to, że zespół robi postępy. Przeszliśmy pierwszą rundę, teraz zamierzamy przejść drugą i pchnąć się ku górze. So the question was, how does Patrick feel as a Śląsk Wrocław player? He came to the club last year and this year he managed to debut in the European Cup and score his first goal. So the answer is, my debut in the European Cups is very important to me. I'm very happy that I did score for my team. And I have to say that myself and the whole team work very well together and to actually develop and do progress in the European Cups. Pytanie do trenera. Obserwowaliśmy mecze Araratu z Pekerwarem i w tych spotkaniach zespół armeński grał dosyć wycofany i raczej nastawiony na kontry. Czy wobec tego Śląsk będzie próbował przejąć inicjatywę w dzisiejszym meczu i zacząć tutaj dyktować warunki, mimo tego, że ta murawa, dowiedzieliśmy się, że nie sprzyja za bardzo do szybkiej gry piłką, no i też te warunki atmosferyczne też nie będą sprzyjać do tego, żeby dużo z tą piłką i za tą piłką biegać. Znaczy, nie zapominajmy, że to jest dwumecz, że tutaj są dwa spotkania i na podstawie tych dwóch spotkań drużyna zanotuje awans bądź też nie. To co powiedziałem, celem naszym jest wygrać dwumecz z Araratem. Natomiast nie będę tutaj zdradzał, w jaki sposób chcemy zagrać i poprowadzić jutrzejszy mecz. Natomiast nie możemy w żaden sposób wpaść w pułapkę, a w takich spotkaniach najłatwiej. Mamy być przygotowani na każdą możliwość. Zadecydują tutaj i detale, i przygotowanie zarówno techniczne, taktyczne, fizyczne, ale także mentalne i na to zwracamy uwagę. Z drużyną na ten temat rozmawiamy i na każdym kroku powtarzamy gotowość każdego zawodnika w jutrzejszym spotkaniu, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze. Wchodzimy w czas sezonu, gdzie będziemy grali co 3 dni mecz i oby tak do grudnia. To jest cel dla naszego zespołu, aby po prostu najwięcej czasu spędzać na boiskach w meczach. A jutrzejszy mecz jest jednym z etapów do realizacji tego celu, jaki sobie postawiliśmy. So the question was about the strategy of Śląsk for this match against Ararat. We have to remember that there are two matches to play and our goal is to win both of them. Is to win the double match, not both of them, the double match and to qualify. I don't want to share the details of our strategy, but I have to stress that we don't want to fall in this trap of concentrating on one match and on the fact that we might that we might seem a stronger team than Ararat. We know that details might decide physical, mental, tactical details. So our preparation is very high. I have to say that each player is ready for this match, and we know that from now on we are in a schedule of playing a match every 3 days, and we want this to stay as it is until December. And this is our goal, to play a match every 3 days until December. Patryk, pytanie, tu już Jędrzej wspomniał o tej bramce, która na pewno Cię cieszy. Natomiast grasz na takiej pozycji, gdzie no też ważne są liczby w postaci asyst. I pytanie, czy Ty też na to patrzysz z takiej perspektywy, że te asysty są bardzo ważne dla Ciebie i będziesz gdzieś celował, żeby mieć dużo, dużo tych liczb? I czy gdzieś też specjalnie trenujesz chociażby te dośrodkowania, bo to jest często element, kiedy właśnie tą piłka trafia do Ciebie blisko pola karnego i, no i oczekujemy od tego dobrej rzutki tam prosto na głowę Erika na przykład. Na pewno liczby są bardzo ważne i w każdym meczu staram się dołożyć jakąś swoją cegiełkę. W pierwszym meczu udało mi się asystować, w drugim strzeliłem bramkę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na pewno
czuję, że gdzieś łapię formę i z meczu na mecz jestem coraz bardziej pewniejszym piłkarzem. Także z tego powodu na pewno się cieszę, a wiadomo, że gdzieś na treningu też trenujemy, że dośrodkowania czy uderzenia jest to normalne, także liczę, że jutro może coś padnie, ale wiadomo, to zespół jest najważniejszy i tak jak wcześniej mówiłem, jutro gramy o zwycięstwo. So the question was about the assists. Are assists important for Patrick during the match? So I did manage to have an assist in the first match and I scored in the second. I feel more confident every next in every match, and I hope to score tomorrow, but it is the team that is the most important to me. Pośredniczy pytanie do Wagudera z Gazety Wrocławskiej. Dwa pytania do trenera. Pierwsze, czy Łukasz Bejger jest gotowy, żeby 90 minut spędzić na boisku? I drugie pytanie o Lobambu Saunders, bo czy trener potwierdzi, że to kwestie wizowe gdzieś tam zdecydowały, że Lobambu nie mógł przyjechać tutaj do Rady? Tak, kwestie wizowe, paszportowe zdecydowały, że nie ma tutaj z nami Lobambu, nie został zgłoszony do tej rundy, bo nie mógł z nami tutaj być. Łukasz Bejger wskoczył na jego miejsce. Wiemy, że to jest zawodnik młody, zdolny, który też wraca po kontuzji. Nie trenował przez półtora miesiąca ze względu na kontuzję kolana. Coraz lepiej wygląda. Trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotowy na grę przez 90 minut na wysokich intensywnościach, bo nie zagrał jeszcze żadnego meczu, nawet sparingowego w tym okresie, który mamy. Natomiast chcemy go cały czas mieć blisko drużyny, bo to co powiedziałem, za chwilę mecze co 3 dni i Łukasz ma być gotowy do tego, aby grać. Oprócz tego, że Łukasz jest zdolnym, dobrym zawodnikiem, jego atutem jest także to, że jest zawodnikiem młodzieżowym, co prawda w rozgrywkach pucharowych to nie ma żadnego znaczenia, natomiast w Lidze Polskiej już tak. Co do składu na jutro, czy Łukasz znajdzie się w podstawowym składzie, to jeszcze jest przed nami trening, który za chwilę odbędziemy na głównym boisku i zobaczymy, jak drużyna zareaguje na to, na te zajęcia, które tutaj mamy. Jest kilka, nie powiem, że wątpliwości, ale znaków zapytania co do wyjściowego składu. So the question was, the first question was about Łukasz Bejger, who substituted Lubombo Musonda. So the question about Bejger was, is he ready to play 90 minutes tomorrow? And about Musonda, why didn't he come to Armenia? So I can confirm that Musonda didn't come due to visa issues. We substituted him with Łukasz Bejger, who is a young, new and prospective player coming back after a knee injury to our team and to the game. I don't know if he's ready to be 90 minutes on the field, but I want him to be ready for the upcoming matches because, as I mentioned, we will be playing a match every 3 days and I need him to be with us and to support us, to be ready for us. Now we have a training at this pitch and I will see how the players look like, how they feel. There are some question marks regarding tomorrow's squad. Jeszcze pytanie do trenera, czy to przesunięcie godziny dzisiaj rozpoczęcia treningu to wynikało z tej temperatury, która jest tak wysoka, żeby było troszkę chłodniej, czy tam coś innego się zadziało, że te plany się zmieniły? Opóźnił się obiad po prostu ze względu na brak gazu. Dlatego o pół godziny musieliśmy przesunąć trening. No, liczymy na to, że już do końca pobytu tutaj wszystko będzie ok. Natomiast to, co powiedziałem, musimy być na wszystko przygotowani. Przede wszystkim nasze nastawienie mentalne jest tutaj bardzo ważne do tego, aby jutro być gotowym, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze. Zagrać dobry mecz, potwierdzić swoją dyspozycję, wrócić do Polski, przygotowywać się do kolejnych spotkań ligowych i rewanżu z Araratem. Why has the training session been moved to 5:30? So it was due to our late dinner because there was a problem with gas in the hotel. But I hope there won't be any problems from now. We have to be mentally prepared for this match and for the upcoming matches. We want to play a good game and concentrate
come back to Poland and concentrate on the upcoming match also against Ararat. Fakt, że właśnie przyjechaliście dzień wcześniej, to troszkę wyciągnięcie wniosków po meczu Fehervaru, bo oni przyjechali w środę, w dniu sesji treningowej. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, czy totalnie to było bez powiązania, że tak powiem. I druga sprawa, czy wniosków z tą wysokością tutaj, tymi trudnymi warunkami połączone tak, tej wysokości i temperatury, czy zmodyfikowany został w jakiś sposób plan treningowy właśnie pod to, żeby być lepiej przygotowanym na te trudne warunki. Znaczy logistyka przyjazdu tutaj też brała się z doświadczeń z lat ubiegłych. Jako zawodnik, jako trener miałem okazję grać w Gruzji, miałem okazję grać w Kazachstanie, miałem okazję grać w Macedonii, w Mołdawii, w pobliżu tutaj rejonach w Turcji, w Izraelu także przygotowywaliśmy tą logistykę, aby zadbać o każdy detal. Wiedzieliśmy, że 12 godzin w podróży od momentu wyjścia z Oporowskiej, 62 do wejścia do hotelu, nie wiedząc, co nas po drodze jeszcze może spotkać, zmusiło nas do takiej reakcji, aby przyjechać dzień wcześniej. Wiedzieliśmy, że Węgrzy przyjechali tutaj dzień przed meczem, ale to nas w żaden sposób nie interesowało, bo pracujemy na swoich doświadczeniach i to jest najistotniejsze. Rozmawialiśmy na temat i wysokości z fizjologiem, którym współpracuję tutaj w klubie, czy trening został zmodyfikowany. Nie, zaordynowaliśmy tylko wczoraj inny trening ze względu na to, że przyjechaliśmy późnym wieczorem, praktycznie po ciemku, biegaliśmy w parku, ale to w żaden sposób nie przeszkodzi nam w tym, abyśmy byli dobrze przygotowani do spotkania. Fajny trening, dobry trening, Patryk może potwierdzić, prawda? Tak. Także z pozytywnym nastawieniem dzisiaj zaordynujemy zawodnikom trening bardzo zbliżony do tego, jaki stosujemy dzień przed meczem. Całą pracę, którą mieliśmy wykonać odnośnie naszego przeciwnika, wykonaliśmy dużo wcześniej. Dzisiaj jest takie pobudzenie, przygotowanie bezpośrednie do meczu, potem ważne sprawy związane z odprawami indywidualnymi, odprawą zespołową, pracą zawodników z fizjo, regeneracja, która jest bardzo ważna w takich spotkaniach i o 17 wychodzimy na boisko i gramy w pierwszym meczu. So why did the team come earlier to Armenia than Fehervar did? And was the training plan modified due to the altitude and temperatures here? So our logistics of this trip is coming out from the experience that I have from the past. I have played several times in the countries here in the region, and I know that it is always better to be earlier, especially that every trip is different and you never know what to expect until you're here, so it's good to have more time. I was not interested in what the Hungarian team did. Also, we didn't modify our trainings too much. We came late yesterday, it was already dark, so we decided to do the running in the park, which was actually very cool, and we are very positive now, in very good mood now after this. But to be honest, all the work was already done in Poland, and now we just want to focus on regeneration of our players and work with To Patryka ostatnie pytanie, bo może nie o samym meczu, bo też nie mieliśmy okazji za bardzo tutaj rozmawiać przed meczami czy po meczach w Mixzone, więc skorzystam teraz z okazji i zapytam się wraz z przyjściem trenera Magiery, zmieniło się też ustawienie Śląska, tak? No to czy będzie Bajra, czy teraz jako wahadłowe, jako boczny obrońca. Czy myślisz, że dla ciebie ta zmiana wpłynęła korzystnie, że czujesz się lepiej jako właśnie w takim ustawieniu grając na wahadle, czy to jest jakby bez znaczenia i równie dobrze byś się czuł nadal grając jako boczny człowiek? Powiem tak, będąc w Opolu gdzieś graliśmy tym systemem, także ta pozycja wahadłowego na pewno nie jest mi obca. Na pewno ta pozycja mi bardzo pasuje, bo gdzieś mogę włączać się do przodu więcej, także myślę, że to jest taka moja nominalna pozycja. W czwórce na pewno też nie miałbym problemu, ale tak jak powiedziałem, wahadłowy, myślę, że to jest optymalna pozycja. So there was a change
in the way in the positions of players of Śląsk after coach Magiera joined the team. Now we play 3-5-2, and the question is whether is the new position the change of the position for Patrick is something positive, and or he would prefer to play as four. So in Opole we played in this system, so I actually think this is my nominal position. I already know and could play as a four, but I prefer the one I have now. Na tym pytaniu kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję trenerze, dziękuję Patryk, dziękuję za robienie, za tłumaczenie. Dziękuję Państwu i widzimy się na tym. Dziękujemy.